Dzień dobry, szanowny potworze. Bez względu na twoją płeć i ilość dzieci. Wiem, że chodzi ci tylko o jedno, o jedzenie i w związku z tym zjesz wszystko, co ci wpadnie w ręce. No i w związku z tym chciałem dzisiaj porozmyślać i porozmawiać o wyobrażeniach przed kilku dni. Wprawdzie, no ale musiałem przemyśleć i doczekać warunków odpowiednich do nagrywania tego filmiku. Pierwszą sprawą, pierwszą myślą, którą zapamiętałem wieczorem, żeby za wszelką cenę ją sobie przypomnieć rano i móc kontynuować myśl o tym, że będę nagrywał filmik o tym. To niestety nie jest kolejna lekcja francuskiego, tylko raczej rozmyślania z pogranicza kosmologii, fizyki, astronomii. Tak sobie myślałem o pewnym kształcie, o kształcie pewnej bryły. Tak się zastanawiałem, co by było, gdyby na przykład planety nie były okrągłe. Tylko były podłużne, były kanciaste, można powiedzieć skalaste, nie skaliste, tylko skalaste. Nie jak jak zgromadzenie kamieni, tylko jak jeden pojedynczy kamień. Z litej substancji, czy tam może nie do końca litej, ale jednak sztywnej, i w związku z tym. Myślałem sobie, co by było, gdyby na przykład planeta była taką bryłą. A, spada mi mikrofon. Za bardzo kręcę głową. Za bardzo. No więc w związku z tym teraz będę mówił tak. Właśnie. I w związku z tym pojawia się mi myśl o tym, jak powstawał wszechświat. Jak powstawał wszechświat i na jakim etapie rozwoju jest i co go jeszcze czeka. Może zupełnie irracjonalne myślenie o niczym przydatnym do jedzenia, ale to coś trzeba robić z tym jedzeniem, trzeba je spalać. A żeby je spalać, trzeba dostarczyć tlenu i trzeba się, że tak powiem, namęczyć fizycznie, żeby jednak to się wchłonęło, to jedzenie. Jakie by nie było, czy zdrowe, czy niezdrowe, to też, żeby je zamienić w energię, a nie zamienić w tłuszcz. Tłuszcz można spalić i w związku z tym zamienić w energię, ale jeżeli się go nie spali, to się odłoży i człowiek będzie coraz grubszy. I tak się między innymi dzieje w związku z tym, że się z domu nie wychodzi. Jak się nie wychodzi z domu, no to się tyje coraz bardziej w związku z tym, że się nie spala. Nie spala się, już nie mówiąc o wysiłku fizycznym, na pokonywanie odległości, ale o spalanie takie, któremu potrzeba tlenu. Spalanie to jest łączenie z tlenem. Więc w związku z tym ten tlen musi być i nie może to być tlen z tego samego pomieszczenia i w kółko ten sam, wydychany i zamieniany na tlenek węgla. Wprawdzie się spala dwutlenek węgla, czyli węgiel się spala, ale jednak za wolno, tylko samym oddechem. No być może gdyby się nie jadło w ogóle nic, to wtedy nawet schudnąć można z powodu samego oddychania. Ale zwracając do tego tematu kosmologicznego, tak sobie wyobrażam, że po prostu w pewnym momencie, kiedy powstał wszechświat, czyli w sensie powstała przestrzeń. Przede wszystkim powstała przestrzeń. Punkt się rozprężył w n wymiarów przestrzeń i przestrzeń klapła jak przekłady balon. To taka piosenka Grechuty, żeby uznać autorstwo czy wykonawstwo. Zresztą bardzo taka interesująca piosenka, którą jeszcze
pewnie będę miał ochotę wielokrotnie zacytować. Ważę ciężary, o jakich nie myślał żaden cesarz świata. A wszystko ulata, ulata jak wata, ulata jak wata. No i teraz następna sprawa to było, że tak. Było tak. I powstała przestrzeń. Przestrzeń, w której mogą się przemieszczać fale. Na przykład, czyli fale elektromagnetyczne, tak zwane. Radiowe, czy cieplne, czy widzialne, jakiekolwiek, po prostu ma gdzie być światło. Żeby światło było, no to musi mieć jakieś miejsce na bycie. Musi w tej przestrzeni takiej, która powoduje, że coś, jakieś pole elektryczne czy magnetyczne zmienia wartość i zamienia się w inne pole. W związku z tym mamy wrażenie, odczuwamy, nie musieliśmy być, ale światło już musiało być. Teraz jeszcze nie było, ale światło już było. W tym momencie najpierw było światło, w sensie najpierw było promieniowanie elektromagnetyczne. No i teraz jak powstała przestrzeń. Przestrzeń na przemieszczanie się promieniowania elektromagnetycznego. No to w tym momencie materii jeszcze nie musiało być, a już światło było. Bo jak gdyby fale nie wymagają istnienia materii. Mogą, że tak powiem, się zamieniać jedno w drugą, czyli materia może wchłaniać światło, ale się istnieć może samodzielnie. W związku z tym samodzielnie może istnieć i materia, i światło. Światło było pierwsze. Najpierw było światło, a potem jak powstała materia, to ta materia była w takiej postaci, że naraz w całym wszechświecie, tak? I na tą osnowę tej przestrzeni, w której się przemieszczało światło w różnych kierunkach i w różną stronę i różnego rodzaju, czy rentgenowskie, czy radiowe, czy widzialne, czy podczerwone, wszelkiego rodzaju światła przemieszczały się w przestrzeni. W tą przestrzeń została powołana do istnienia materia. To można ją różnie nazywać, ale po prostu materia została naraz w całym wszechświecie się pojawiła. Po prostu pojawiła się materia. Nie było jeszcze planet, nie było słońc, nie było żadnych ciał z tej materii zrobionych, natomiast sama materia się pojawiła. Pojawiły się cząsteczki elementarne i w związku z tym, co się stało z tych cząsteczek elementarnych, one się zaczęły oddziaływać na siebie grawitacyjnie. I wtedy, kiedy zaczęły na siebie oddziaływać grawitacyjnie, to jak gdyby wszechświat zaczął ewolucję, w sensie ewolucji stwarzania. Ewolucji w momencie, kiedy jeszcze powstawał wszechświat. I wszechświat powstał w ten sposób, że ta materia, kiedy pojawiła się we wszechświecie, zaczęła się siłami grawitacji przyciągać do siebie. Przyciągać się, przybliżać się, skupiać się i w związku z tym skupiała się na różnego rodzaju sposoby i różnego rodzaju się z niej tworzyły obiekty typu Słońce i typu planeta, typu pył, też gaz. W każdym razie, tak jak w Słońcu, ta materia, w związku z tym, że tak dużo jej się tam nagromadziło, i naraz po prostu powstały skupiska materii. Oczywiście nie było tak, że materia była rozpylona równomiernie, tylko właśnie pojawiła się w postaci różnego rodzaju skupisk. W postaci słońc, w postaci planet, w postaci pyłu. W tym momencie, tam gdzie powstała w postaci słońc, no to zaczęło się, że tak powiem, słońce zaczęło się palić. Palić, czyli zamieniać jednego rodzaju formy materii w inną. Znaczy jednego rodzaju materię
inną materię, na przykład innego rodzaju pierwiastek. Przy zamianie pierwiastka w pierwiastek, no powstaje światło. Również z powodu światła powstaje, również się zamienia materia w inną materię. Czyli to jest tak, że jedno i drugie oddziałuje na siebie, no przemienia się jedno w drugie po prostu. Światło w materię i materię w światło, tylko tyle, że światło i materia powstały niezależnie od siebie. To nie było tak, że najpierw było światło i potem ze światła zrobiła się materia. One powstały nagle. Było najpierw światło, najpierw przestrzeń, potem światło, potem materia. W tym momencie, jak się materia pojawiła, ta materia w postaci słońca, to było to miejsce, gdzie jeszcze powraca do formy energetycznej, czyli do formy światła, czyli do formy promieniowania. Natomiast tam, gdzie te skupiska materii, które powstały, jak gdyby same z siebie na początku, nie same z siebie, ale na początku, powstały skupiska materii, które nie były gwiazdami. I te, które nie były gwiazdami, to po prostu były mniejsze. Były mniejsze ciśnienia we wnętrzu tych obiektów, tych planet. I tam nie zachodziła przemiana jednej materii w drugą materię. Jak gdyby planety nie mają w środku Słońca, które je ogrzewa od spodu. One są gorące od spodu, zgoda, ciśnienie jest ogromne, temperatura jest ogromna, natomiast tam nie zachodzi jeszcze, tak jak nie jeszcze, tylko w ogóle tam nie zachodzi przemiana materii w materię, tak jak w Słońcu. W związku z tym Słońca są źródłami promieniowania, a planety nie są źródłami promieniowania i w związku z tym planety tylko odbijają promieniowanie wysyłane przez gwiazdy. To tak mniej więcej, tak się to toczyło, te moje rozmyślanie o tych planetach. Tak sobie pomyślałem, że po prostu jeżeli w tej chwili akurat planety są okrągłe, Słońce są okrągłe, ale to mniejsza, planety są okrągłe. Planetoidy może jakieś tam często na obrazkach widać, że one nie są okrągłe, że są jakieś podłużne, że są, tam mówią o tym, że to prawdopodobnie jest tak, że różnego rodzaju kolizje różnych planet, no to rozbijają je na mniejsze kawałki i w związku z tym one, będąc już materią i materią trwałą, a nie płynną czy gazową, nie ciekłą, to w związku z tym, no jak gdyby kawałki planet po prostu przemieszczają się w tej przestrzeni, tylko tyle, że kawałki planet, no właśnie o to chodzi, że one mogą być różne. I w związku z tym mogą być mniejsze, no mogą być większe, są małe gwiazdy, są wielkie gwiazdy. W związku z tym te kawałki planet też mogą być małe i wielkie. Teraz jeżeli kawałek planety ma jakiś dziwny kształt, to jak to wpływa na to istnienie tego kawałka? Ten kawałek planety jest już sam z siebie planetą. Może krążyć po elipsie, po orbicie kołowej, może, że tak powiem, się zderzać z innymi, natomiast sam z siebie może, znaczy nie sam z siebie, ale może mieć no, inny kształt niż kula. Kula to jest pewnego rodzaju skupisko materii, która była drobniejsza najpierw i potem się skupiła w kule. Natomiast to, co powstało z rozbitej kuli, to powstały kawałki kuli. Kawałki kuli mogą być różne. I właśnie o tym rozmyślać zacząłem, o tych kawałkach kuli, że gdyby na przykład planeta była taka podłużna, czasami widać na filmach, pokazują jakaś taka kometa leci, czy tam planetoida leci, taka podłużna, obraca się nawet, jakoś tam wiruje, to w związku z tym ta planetoida podłużna, no to jak gdyby ma też swoją grawitację, w zależności od wielkości, bo jeżeli jest mała, to mała, jeżeli jest duża, to duża. Teraz jeżeli duża planeta, duża podłużna planetoida, gdyby tak Ziemia była dużą, podłużną planetoidą, czyli tak praktycznie, to można powiedzieć, że byłaby dwoma górami. Dwoma górami zetkniętymi z podstawami. Można tak powiedzieć, że z górami, no bo w związku z tym w centrum tej planetoidy, no to jest jej środek ciężkości, czy środek masy. Natomiast wszystkie te części,
części planetoidy, które są oddalone od środka masy, czy środka ciężkości, no to są jak gdyby górami. Górami, a więc w związku z tym, jeżeli taka planetoida jest na tyle duża, podłużna planetoida jest na tyle duża, jak Ziemia na przykład, że utrzymuje swoją atmosferę, różną atmosferę, może utrzymywać atmosferę tlenową, taką jak u nas, czy może w ogóle istnieć na niej życie nawet, może, że tak powiem, no jak gdyby wszystkiego, jak gdyby Ziemia nie musi być okrągła. Różnego rodzaju inne kształty planetoid też mogą być obiektami porośniętymi życiem. Tak można powiedzieć. Porośniętymi atmosferą, porośniętymi jakimś tam, jakąś tam formą życia. I teraz jeżeli życie wymaga atmosfery do, że tak powiem, czy gazu do tego, żeby spalanie było, czyli żeby zachodziło ta przemiana biologiczna energii w jednej w drugą, czy przemiana materii organicznej jednej w drugą, tworzenie ciał, czyli budowanie ciał, budowanie kości, zabudowanie tłuszczu, który go otacza i skóry, którego otacza i jakichś innych organów, które ją otaczają tą materię organiczną, no to żeby to się odbywało, to potrzebna jest ta atmosfera. I tak sobie pomyślałem, że jeżeli te dwie góry są, no to w centrum jest jak gdyby no ciążenie, jak im bliżej, czyli na tym przewężeniu tych dwóch gór, czyli w tym pasie dolin, no to jest tam najbliżej środka ciężkości, czyli jak gdyby jest najmniejsze przyciąganie. Najmniejsze przyciąganie. Bo najbliżej środka ciężkości. A że tak powiem, no góry mają też najmniejsze przyciąganie, ale dlatego, że są najdalej środka ciężkości, czyli w pewnym miejscu między szczytami tych gór a tą głębią dolin, głębiną dolin w pasie równikowym, że tak powiem, czy w pasie tym pomiędzy górami, w pasie dolin, to jak gdyby jest ten punkt takiej równowagi między największej grawitacji po prostu, największego przyciągania, największej grawitacji. No i tak to już tutaj. Może na razie skończę o tym, bo to jest ciekawy temat w ogóle, jeżeli chodzi o to skupienie atmosfery na przykład. Gdzie się skupia atmosfera na takiej planecie? Bo na szczytach to jest ona rzadka, jest jej mało, bo tam grawitacja, że tak powiem, nie przyciąga jej do środka ciężkości. Natomiast w dolinach, no to jak gdyby, czy ona się gromadzi w dolinach? Czy w związku z tym, że tam wcale nie jest największa grawitacja, więc jeżeli tam nie jest największa grawitacja, więc w związku z tym no, ona się gromadzi tam, gdzie jest największa grawitacja. Czyli w pasie, w której największej grawitacji. Teraz trzeba by się zastanowić, gdzie jest ten pas największej grawitacji na takiej planetoidzie podłużnej. Ale jak już pomyślałem sobie o tej podłużnej planetoidzie, to teraz sobie pomyślałem o takiej planetoidzie, takiej sztucznej w sensie no, geometrycznej. Planetoida mogłaby być na przykład czworościanem. Czworościanem, czyli czymś, co się składa z czterech trójkątów równoramiennych. Teraz jakby te cztery trójkąty równoramienne, no to jak gdyby jak uwidocznić odległość od środka ciężkości. Wyobraźmy sobie, że gdybym miał ręce sprawne, gdybym był w stanie to zrobić, to bym się bawił w takie zabawy właśnie. Że wziąłbym plastelinę różnych kolorów, ulepiłbym z nich, z jednej z nich, na przykład z czerwonej, ulepiłbym małą kulkę, oblepiłbym tą małą kulkę następnym kolorem plasteliny, najlepiej według kolorów tęczy, czyli czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy, fioletowy, i z tych siedmiu kolorów tęczy tej plasteliny, tak bym okleił każdą kulę poprzedniego koloru następnym kolorem.
i w związku z tym, jakby już była taka największa kula fioletowa, to wtedy myślę o tym, żebym zrobił takie cięcie, żeby z tej kuli wyciąć czworościan. Czyli musiałbym taki wycinak zrobić, trójkątny, żeby wyciąć jedną podstawę, potem drugą podstawę, potem trzecią podstawę, potem czwartą. Czwarta by już, że tak powiem, była oczywista, ale gdyby wyciąć, to wtedy co by było na tych podstawach? Na tych podstawach, czterech trójkątnych podstawach, byłyby kręgi. Kręgi różnej barwy plasteliny. Począwszy od tej najbardziej w środku, tej czerwonej, a potem następny krąg byłby tej następnej plasteliny, czy tam pomarańczowej, żółtej, zielonej, niebieskiej, fioletowej. W każdym razie te kręgi byłyby zupełnie takie same na każdej z tych trójkątnych podstaw. Tak, i to tak sobie myślę o takiej zabawce. Nawet myślałem o tym, że znalazłem taką migłówkę, Gracula 3D tak zwana, czyli trójwymiarowaną, wszystko jest trójwymiarowe, w trójwymiarowej przestrzeni przede wszystkim. No i tak, ale pomyślałem sobie o takiej, że taką chciałbym zobaczyć, taki czworościan złożony z warstw kulistych różnych kolorów, według kolorów tęczy. Tak sobie pomyślałem, że tak bym sobie coś takiego zrobił, taką zabawkę, ulepiłbym, postawiłbym ją przed sobą na biurku, gdzieś wysoko albo na półce, żeby się kurzyła. Oczywiście, że trzeba by ścierać z niej ten kurz, natomiast tutaj niestety ze wszystkiego na ziemi trzeba ścierać kurz, bo osiada ciągle, pył jest wytwarzany przez różnego rodzaju źródła sztuczne i naturalne. W związku z tym kurz trzeba niestety czasami ścierać, a jak już zetrze kurz, no można taką, że tak powiem, taki czworościan na podstawce postawić pod jakimś kloszem, żeby na niego tak szybko nie leciało i tak dużo tego kurzu. No i tak bym sobie postawił taki czworościan i nad nim rozmyślał. Rozmyślałbym dalej nad tym, o czym będę potem myślał, ale to były takie rozważania kosmologiczno, fizyczno, abstrakcyjne, no to abstrakcyjne, no bo wyobraźnia i praca umysłu to jest też jak gdyby to, czym się zajmuję, jak się nie zajmuję siedzeniem na fotelu i nagrywaniem filmików, więc w związku z tym wtedy słucham za pomocą Androida swoich filmików, które są opublikowane w internecie i rozmyślam nad nim i słucham swojego głosu i no to mi sprawia mi to pewnego rodzaju przyjemność, bo staram się myśleć o następnej rzeczy, która wynika z tych przemyśleń, które są zapisane w filmiku. Więc w związku z tym myślę o następnej rzeczy, która z nich wynika. To jest właśnie ta kontynuacja myśli. W dzień nagrywam, potem publikuję, rano odsłuchuję w stanie, kiedy nie jestem przy komputerze, przy kamerze, odsłuchuję ten filmik, zastanawiam się nad tym, co dalej i co z tego wynika. Jakie można na tym osnuć opowieści. Fantastyka naukowa jest bardzo inspirująca i taka właśnie bardzo, bardzo, no i bajeczna właściwie, można powiedzieć, że można sobie wyobrazić bajkę, jak mały książę, który był na jakiejś małej planetce, to mógł być na tej planetce, która była czworościenna. I w związku z tym miała cztery kraje. Na każdej płaszczyźnie był inny kraj, ale każdy miał ten sam wzór na Ziemi, czyli wzór kulisty. Nie kulisty, tylko wzór okręgów. Wzór okręgów różnych pasów kolorów. I to tutaj można by zacząć snuć pewnego rodzaju opowieść. Być może nad tym będę myślał w następnej kolejności, na następnym filmiku. Na razie dziękuję. Krzysztof Sylwanowicz.